Większość z nas zapomniała już o długim majowym weekendzie, ale przed nami za ponad 2 tygodnie kolejna możliwość dłuższego odpoczynku. W czwartek, 7 czerwca jest Boże Ciało. Biorąc piątek wolny, mamy możliwość 4-dniowego odpoczynku. Z oferty ostródzkich hoteli korzysta coraz więcej osób. Te długie weekendy rzeczywiście teraz coraz częściej ludzie spędzają poza domami, częściej wybierają właśnie hotele o jakimś wysokim standardzie, także w majówkę mieliśmy obłożenie 100%, na weekend czerwcowy również spodziewamy się bardzo wielu gości. Za ponad rok czasu oferta ta znacznie się powiększy. We wrześniu ubiegłego roku w Ostródzie ruszyła budowa kolejnego luksusowego obiektu. Na tej 4-hektarowej działce powstaje najbardziej luksusowy hotel w naszym regionie. Wartość tej inwestycji szacowana jest na aż 65 milionów złotych. Prace związane z budową hotelu są już bardzo zaawansowane. Jak można rzeczywiście zobaczyć na budowie, te prace postępują dosyć dynamicznie, rośnie ten hotel bardzo szybko. Spodziewamy się, że oddamy go do użytku w roku 2013, gdzieś tam pod koniec pierwszej połowy. Luksusowy obiekt powstaje nad brzegiem malowniczego jeziora Drwęckiego. Inspiracją do projektu wnętrz hotelu jest lokalna flora i fauna. W aranżacji wnętrz wykorzystane zostaną również motywy nawiązujące do wód i jezior. Hotel ten wyróżniać się będzie od tych istniejących. Ten hotel będzie inny przede wszystkim, będzie miał też trochę wyższy standard, myślimy tutaj gdzieś o standardzie 5-gwiazdkowym, będzie większy, będzie miał około 220 pokoi, znajdzie się w nim aquapark z prawdziwego zdarzenia, ze zjeżdżalniami, basenami zewnętrznymi i wewnętrznymi, będzie klub nocny, będą restauracje, kawiarnie, mała galeria handlowa dla gości odwiedzających hotel, także rzeczywiście będzie to obiekt wyjątkowy i różniący się od tych, które w tej chwili mamy w Ostródzie. Powstający hotel wygeneruje nowe miejsca pracy, a tych w Ostródzie, jak wiemy, brakuje. Jak zapewnia inwestor, zatrudnienie może znaleźć nawet 200 osób. Hotel o roboczej nazwie Holiday Park budowany jest z inicjatywy polskich firm i przez nie ma być zarządzany. Cały czas trwają jednak negocjacje ze znaną międzynarodową siecią hotelową. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na pierwszą połowę 2013 roku.